Trenerze, to proszę podsumować dzisiaj ten sparring. Wiadomo, wynik sprawą drugorzędną. Wygrana pewnie zawsze cieszy. Natomiast co dzisiaj generalnie chcieliście sprawdzić tutaj w tym sparingu? Co chcieliśmy sprawdzić? No, sparring z własnym przeciwnikiem miał być. Tak? To nie przyjechał jutro. Jutro na pewno skład Unii się zmieni, bo będzie Doyle, który dzisiaj w lidze angielskiej startował. Będzie Piotrek Pawlicki. Natomiast nie będzie Kołodzieja, który tam będzie gdzieś startował w sobotę w tych mistrzostwach Ekstraligi. Myślę, że na tle trzech zawodników, bo jeździł Lince, jeździł Kołodziej, jeździł Belego z pełnego składu. No jeszcze Jabłoński też, który w tej chwili będzie jeździł. No nie wypadliśmy źle, tak mi się wydaje, że i Tonder przecież przywiózł Maxem Janka Kołodzieja i Belego na 5-1. Potem Belego wygrywał, no ale to jechał z naszymi U24. Naprawdę uważam, że pozytywnie można to wszystko ocenić. Niektórzy przegrywają z Leszem do 29, my wygraliśmy, ale po prostu no, to świadczy o tym, że jesteśmy dobrze, wydaje mi się, przygotowani, zwłaszcza po tych dwóch meczach z Gorzowem, teraz Leszno. Zobaczymy, jak to jutro będzie wyglądało na torze w Lesznie. Ale na razie no nie ma na co narzekać, bo dzisiaj ci liderzy, każdy jechał bardzo dobrze. Tangate dzisiaj w końcu znalazł to, co miał znaleźć, bez porażki czy wyścigi. Maksiu raz przegrał, Krzysiek pierwszy bieg miał trochę gorszy, potem już wrócił do swojej formy. No i to no, młodzieżowcy też muszą ich puszczać, żeby się rozjeżdżali, bo po prostu muszą być wszyscy gotowi i naprawdę myślę, że można być zadowolonym. Zobaczymy, jakie jutro miny będą. Kto z tych młodych pana zdania w tym momencie najlepiej się prezentuje? Wiadomo, że jeszcze do ligi trochę czasu zostało, ale na ten moment, jak miał pan powiedzieć? Dzisiaj zrobił swoje, w 14 pojechał Ragus z Tuftem, pojechali z parą Jabłoński, Mencel i wygrali. No to znaczy, że idą do przodu. Każdy taki trening czy sparring powoduje to, że jest objeżdżenie i jest możliwość startu z rówieśnikami nawet i tak dalej. I o to też chodzi, żeby systematycznie, powolutku pieli się w górę jeszcze bardziej.